Andrzej Duda podczas dzisiejszej konferencji prasowej postanowił skomentować nastroje wokół zabójstwa Pawła Adamowicza. Prezydent zdecydował się opowiedzieć o tym, w jaki sposób polityk zmienił Gdański i jakie okoliczności dzisiaj towarzyszą kancelarii prezydenta. Andrzej Duda postanowił uczcić pamięć Pawła Adamowicza minutą ciszy. Podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział także, w jaki sposób ma zamiar uhonorować pamięć mężczyzny. Wspomniał o wspólnym marszu i zapowiedział żałobę narodową. Kiedy będzie żałoba narodowa po śmierci Pawła Adamowicza? Andrzej Duda podał konkretne dane. Prezydent postanowił, że chciałby, aby data żałoby narodowej została skonsultowana przede wszystkim z rodziną polityka. Duda chciałby, aby termin pokrywał się z dniem pogrzebu mężczyzny. Podczas spotkania z dziennikarzami wspomniał także o tym, że chciał zorganizowany marsz, podczas którego politycy wszystkich stron mogliby stanąć w tym samym rzędzie. Duda wspomniał także, że modlił się za Pawła Adamowicza w kaplicy prezydenckiej i będzie się modlił za rodzinę polityka. Prezydent o Adamowiczu. Wzruszające słowa Andrzeja Dudy. Wczorajszy atak wstrząsnął nie tylko mieszkańcami Gdańska, ale i politykami i niemal wszystkimi postaciami sceny publicznej. Gdańszczanie wspominają, że Paweł Adamowicz dużo zrobił dla miasta i nierzadko można było go spotkać w parku lub na ulicy, gdy przejeżdżał rowerem. Andrzej Duda na bieżąco komentował doniesienia ze szpitala, złożył także kondolencje rodzinie, która dowiedziała się o śmierci ojca i męża. Pan prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z jego najbliższymi, przyjaciółmi i wszystkimi ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla rodziny zmarłego. Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić, napisał na Twitterze prezydent. Po oficjalnym ogłoszeniu przez najbliższych Pawła Adamowicza dnia pogrzebu, prezydent Andrzej Duda podpisze odpowiednie dokumenty dotyczące żałoby narodowej.